17 grudnia 2020 roku, późne popołudnie, Piotr z tej strony się kłania, witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Clubu. Za nami sporo decyzji, jeśli chodzi o banki centralne, przed nami jeszcze jedna, przed nami Bank of Japan i tutaj z perspektywy par jenowych kilka wykresów sobie sprawdzimy. Generalnie rzecz biorąc, spodziewam się po parach jenowych, tego, czego spodziewałem się po franku szwajcarskim i decyzji szwajcarskiego banku centralnego. Gratulacje dla tych, którzy tutaj z tym eurofrankiem do tego momentu jeszcze dotrwali. Wciąż myślę, że to w okolicach 8,89-20 do zrobienia na tej parze. I podobnego scenariusza, i zaraz to wytłumaczę, spodziewam się na parach jenowych. Oczywiście z perspektywy franka szwajcarskiego rozmawialiśmy sobie w ramach wczorajszej decyzji uznania przez Amerykanów Szwajcarów na równi z Wietnamem za manipulantów, jeśli chodzi o własną walutę, że jakby Szwajcarzy specjalnie utrzymują ją słabą. Oczywiście z perspektywy przedstawicieli szwajcarskiego banku centralnego po decyzji w ramach konferencji oświadczenia, to z tej strony, po tej stronie oceanu frank szwajcarski wygląda na za mocnego, tak? Czyli no, zależy od tego, w którym miejscu, po której stronie oceanu się znajdujemy, to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Tak to wygląda w przypadku franka szwajcarskiego, ale w związku z tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni na franku, a mianowicie do kwestii związanych z interwencjami, wydarzenie typu decyzja banku centralnego w sprawie stóp procentowych może ponosić za sobą w ramach takiego spekulacyjnego podejścia, spekulacyjnego myślenia, rzeczywiście możliwość ewentualnie próby podciągnięcia kursów, tak, albo inaczej osłabienia danej waluty. I nie inaczej wygląda sytuacja według mnie z perspektywy jena, biorąc pod uwagę przede wszystkim kwestię tego, w którym miejscu jest jen japoński w notowaniu do dolara, bo to już dzisiaj było pod poziomem 103. W związku z czym przedstawiciele japońskiego banku centralnego, jako że nie zostali nazwani manipulantami, jeszcze mogą się poczuć odrobinę bardziej pewni i tutaj w tej kwestii, jakby tym tokiem myślenia idąc, będę próbował gdzieś, bardzo podobnie jak na franku szwajcarskim, kilka tych pipsów na dolarze z jenem czy innych parach jenowych w ramach ewentualnego wzrostu ewentualnie sobie, jeśli mogę tak powiedzieć, przytulić. Kwestia następująca, praktycznie rzecz biorąc, jeśli zamkniemy dzień powyżej 103, to sytuacja, o której mówię, rzeczywiście ma szansę powodzenia i poziomy związane z otwarciem tygodnia, czyli ponowny, bardzo podobnie jak to było w dniu wczorajszym po Fedzie, retest okolic 103,90-104, otwarcie tygodnia plus poziomy zbliżone do górnego ograniczenia tego kanału, teoretycznie mogłyby mieć miejsce. Jeśli dołożymy do tego wiedźmy, które będą miały miejsce, w związku z czym jakieś tam podciąganie, wyciąganie indeksów, również może mieć miejsce, te pary jenowe rzeczywiście w ten sposób mogą reagować. W związku z czym dolar z jenem do obserwacji w okolicach poziomu 103 i w zależności od tego, jak będzie wyglądała sytuacja w okolicach decyzji, to tutaj w tej kwestii to jest pobudka w okolicach 4 rano polskiego czasu, jeśli ktoś ma ochotę, i sprawdzenia co dalej. Ja sobie próbowałem tutaj z tej perspektywy wyrysować kilka rzeczy, bardzo podobnie jak w dniu wczorajszym na eurodolarze czy funcie, pewne rzeczy odbywają się tutaj odrobinę szybciej niż to, czego ja bym sobie życzył. W przypadku mierzenia jakichś odległości, no tutaj żeśmy sobie nawet poszukali jakichś stop lossów, zobaczymy w ramach reakcji przy ewentualnym wzroście, którego świadkami jesteśmy teraz, ewentualny wzrost i reakcja przy 103,30 i gdybyśmy próbowali później się jeszcze cofać i ponownie przetestować rejon 103,102,80, to byłbym w stanie skłonny podejść pod te longi. Co z shortami? No shorty generalnie rzecz biorąc, zgodnie z tym, co żeśmy sobie wyrysowali z perspektywy wykresu dziennego, no nie wcześniej niż 104, dajmy im ewentualnie się podbić, albo jeszcze inaczej,
długi jen niekoniecznie może na dolarze z jenem. Czyli tak bym widział tę parę i tutaj skłaniałbym się ku długim pozycjom. Bardzo podobnie jak na eurojenie. Tutaj raczej też w związku z ostatnimi wydarzeniami widziałbym na ten moment jeszcze szansę na poprawienie poziomów na eurojenie, przynajmniej w kierunku tej konsolidacji i tutaj gdzieś okolic związanych ze 129, może nawet 130, czyli takim psychologicznym poziomem, bo nawet jeśli sobie weźmiemy jakąś prostą równość ruchu, poodmierzamy sobie pewne rzeczy, to one nam tutaj z automatu wyjdą. Dodatkowo wydarzenia z ostatnich kilku dni, czyli próba ewentualnego wzrostu powyżej tej podaży, którą tutaj sobie oznaczyliśmy, flaga, czyli ewentualnie kwestia kontynuacji do góry. Natomiast ja to widzę odrobinę inaczej. Ja po tym wyjściu do góry widzę retest tego, co wcześniej było wsparciem, tego, co ostatnio było oporem i w ramach konsolidacji, z którą mamy do czynienia, próba wyjścia dołem, nawet może wykonanie całości, bo to będzie podwojenie i dopiero ewentualnie longi pod 124 w kierunku 124,50, przepraszam, pod 125 w kierunku 124,50. I tak bym widział, sytuację na eurojenie z ewentualnymi longami, czyli tąpnięcie, obrona tej góry tutaj, pokonanej albo tego wybitego wcześniej dołu i stąd wzrosty w kierunku 129, tak bym widział kwestie związane z eurojenem. Ale na przykład na parze funt z jenem, gdzie kwestie w dalszym ciągu bardzo mocno kotłują się związane z Brexitem, poszukałbym odrzucenia. Nie mówię, że to będzie w ramach Bank of Japan i będzie miało miejsce jutro. Może to być kwestia po weekendzie, bo znowu wszystko ostatni last minute, prawie za darmo. Jeśli chodzi o Brexit, jest szansa, że w weekend. Mieliśmy stopy do spodu, o tym sobie rozmawialiśmy. No to biorąc pod uwagę górę i poziomy, które tutaj widzimy, no to stopy gdzieś tam, powiedzmy sobie, w kierunku nawet 141 teoretycznie by mogły mieć miejsce i tego typu rozwiązanie mogłoby wchodzić w rachubę, na przykład na zasadzie znowu jakiejś próby doszukania się, jeśli chodzi o algo, czegoś w tym stylu i tutaj te 141 rzeczywiście mogłoby mieć miejsce i próba odrzucenia tych poziomów teoretycznie mogłaby wchodzić w rachubę. Swojego rodzaju takim miejscem, dystansem, ostatnią linią na piasku, jak zwał, tak zwał, będą okolice 139,50 i to będzie podejście konserwatywne, tak? Czyli nie próba szukania odrzucenia tutaj w okolicach 141 i agresywnej próby podejścia, a zejście pod te poziomy, tutaj ostatnie miejsce słabości związane ze 139,50. I w tym wypadku konserwatywne podejście. Tak bym widział kwestię japońskiego jena w notowaniach z funtem. I na koniec Australijczyk z jenem z perspektywy wykresu tygodniowego. O tym Australijczyku w ramach wyższych horyzontów czasowych trochę żeśmy sobie już powiedzieli. No i tutaj dwa rozwiązania właśnie z wyższego horyzontu czasowego. Obserwujemy sobie wykres tygodniowy. Mnie osobiście pasowałby retest miejsca, które tak naprawdę przetestowane nie było po tych fajerwerkach do góry, a zaraz jak zobaczycie z perspektywy równości ruchów, to o czym sobie powiem, będzie miało rację bytu. Czyli generalnie rzecz biorąc, jeśli long na Australijczyku z jenem z perspektywy średniego terminu, czyli tak no, ujmijmy to w cudzysłów, na trochę dłużej, jeśli można tak powiedzieć, z okolic 70. I teraz dlaczego z okolic 70 ostatnie fajne miejsce słabości, które po wybiciu okay, i powrocie nie było testowane. Ok, to teraz Piotrek, co ty rozumiesz przez to, że równości ruchu mogą nas sprowadzić? Ja wiem, że tutaj jakaś kwestia odwróconej głowy z ramionami mogłaby wchodzić w rachubę i co niektórzy już oczami wyobraźni widzą tego Australijczyka z jenem w okolicach 90, bo tak by nam to mogło tutaj się rysować, okay?
sobie pomierzymy wszystko bardzo fajnie, to rzeczywiście tak może być. No ale oczywiście lepsze będą longi w kierunku 90 z poziomu 70 niż z poziomu 79, tak? To co ja tu widzę? No shorty mogą próbować grać trójkę, tak? Trójkę na zasadzie albo tego, co już w tej chwili widzimy, ok? I retestu połamanej linii trendu, może inaczej ja to rozrysuję. Samą linię weźmiemy, połamana linia trendu i trójka, którą tutaj sobie gdzieś będziemy rysowali, albo w kwestii retestu i poszukania stop lossów, czyli tak, stop lossy właśnie są znalezione, 50% konsolidacji, z której schodziliśmy w górę, 79, 50, 80 jako poziom do ewentualnego shortowania Australijczyka. Nie dajcie się złapać w pułapkę, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.